proszka teraz o wezwaniu świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej oraz firmę deweloperską Stanisława i Marcina Romanowa z Białej Podlaskiej. Naszą intencją jest nie tylko szkolenie, ale powierzenie opatrzności Bożej później na drodze bezpieczeństwo nie tylko naszych kursantów, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego. No to wyjaśnijmy, że od 2 tygodni właściwie, dzisiaj już finał tych całych wydarzeń, tutaj w parafii świętego Michała przy ulicy Bokowej w Białej Podlaskiej, firma Hemarex łącznie z przyjaciółmi, wymienię, być może jeszcze pan Henryk będzie chciał kogoś dorzucić, ale na pewno firma budowlana, deweloperska Stanisława i Macieja Romaniuków, przychylność parafii księdza Jakubowicza, zarówno pobór krwi, święcenie pojazdów, jak i dzisiaj ten koncert. No i panie Henryku, ja to tak w jednym słowie, ale pan może rozwinąć. A więc uważaliśmy, że zorganizowanie poboru krwi to jest jakby nasz obowiązek. Czy chcemy, czy nie chcemy, czytamy, widzimy, nieraz bywamy świadkami wypadków drogowych, gdzie później jest konieczne podanie krwi tym uczestnikom wypadków. Ratowanie życia. Ratowanie życia, a zatem zorganizowaliśmy przy pomocy Ośrodka Krwiodawstwa w Białej Podlaskiej taki pobór krwi i od kilku lat jest to, powiem, jakby rozwojowa działalność. Z roku na rok jest coraz więcej oddających dobrowolnie krew, no ale też uważaliśmy, że trzeba uszanować tych krwiodawców. Też wspólnie z tą firmą deweloperską pana Stanisława Romaniuka zorganizowaliśmy ten dzisiejszy koncert dla uczczenia tych osób, które dobrowolnie oddali tą krew. Święcenie pojazdów również się odbyło. To też jest częścią tych wydarzeń związanych z kierowcami, z ruchem drogowym, ale i z ratowaniem życia. Oczywiście, no bo jak wspomniałem, no warto powierzyć bezpieczeństwo również nie tylko szkoleniu, wyszkoleniu, ale również i opatrzności Bożej. Dlatego też tu za przyczyną i udziałem księży miejscowej parafii odbyło się właśnie święcenie pojazdów, ażeby w drodze to pomagało w prowadzeniu tych pojazdów. I dzisiaj finał, wielki koncert. My jesteśmy już pod wrażeniem, słuchając pierwszych pieśni. Parafianie, kierowcy, krwiodawcy są, śpiewają wspólnie. Zadowolony z całości wydarzenia? Tak, myślałem, że będzie więcej słuchaczy. No jest jak jest, ale to jest przecieranie szlaku dopiero. Myślę, że w następnych latach będzie więcej słuchaczy takiego koncertu, a warto. Warto. Panie Henryku, serdecznie dziękujemy. Dziękuję. My w imieniu kierowców, bo oboje prowadzimy samochody, dziękujemy za to wydarzenie, za pamięć o nas i za pomoc w naszym codziennym podróżowaniu. Dziękujemy. Dziękuję również. Znaczy.